Cześć, dzisiaj witam Was sprzed komputera i to właśnie ta kilkugodzinna praca przed komputerem zainspirowała mnie do tego, żeby nagrać ten film. Chciałabym Wam pokazać takie niestandardowe użycie paska do jogi. Znacie to podstawowe narzędzie, bo ono bardzo często jest używane na zajęciach po to, żeby wejść w pozycję głębiej, po to, żeby zaakcentować pracę pewnych mięśni. I dzisiaj użyjemy go w taki niestandardowy sposób. Rozplatam sobie ten pasek i teraz zakładam go pod pachami. Także w jednej i w drugiej dłoni mam końcówkę paska. Następnie jedną część paska przekładam górą, drugą część paska przekładam górą. Chwytam za końce i ściągam je tak, żeby ściągnąć barki w dół. Uważajcie, żeby pasek był założony prawidłowo, żeby Was nic nie gniotło, nic nie bolało. I teraz obrócę się do tyłu, bo tak będzie to widoczne. Chwytam za te brzegi pasków i krzyżuję je mniej więcej w okolicy, gdzie znajduje się ten najbardziej wystający kręg szyjny. I teraz tutaj możecie albo poprosić kogoś o przytrzymanie tego miejsca, albo już łapiemy za brzegi paska i ściągamy je w dół. I już na tym etapie możecie poczuć, że to jest bardzo przyjemne. Szyja się rozluźnia, mięsień kapturowy się rozluźnia, łopatki lekko są zasysane w głąb ciała. I teraz, żeby ustabilizować tą pozycję, jedną ręką trzymam sobie za sprzączkę, tak żeby ten pasek był jeszcze naprężony, to sobie jeszcze poprawimy i zaplatam go. I teraz mocno go naciągam, oczywiście na tyle, żebyście mogli swobodnie oddychać. Pozycja ma być komfortowa i przyjemna. I teraz jak już mam tak mocno naprężony pasek, zapiętą klamerkę, to dodatkowo delikatnie zsuwam sobie, tak jakbym chciała zdejmować tornister, zsuwam sobie te brzegi paska na górne ramiona. I teraz już możecie to poczuć, że szyja jest mocno odciążona, barki są daleko od uszu i w ten sposób możecie sobie popróbować popracować przed komputerem albo w momencie, kiedy siedzicie w domu, czytacie książkę, a wiecie, że macie naturalną taką tendencję do garbienia się, rotację do wewnątrz, to ten jogiczny pajączek na pewno wpłynie na rozluźnienie tych napiętych mięśni. Także spróbujcie. W jodze bardzo często to ułożenie wykorzystuje się w pierwszym etapie terapii szyi, bo zawsze najpierw rozluźniamy daną partię ciała, następnie później ją wzmacniamy. I tutaj możecie poczuć nawet, jak delikatnie poruszacie głową na boki, że w wyniku tego, że barki osiadają w dół, klatka piersiowa jest uniesiona, szyja ma więcej swobody i miejsca. Nie ma tutaj żadnych napięć. Także proponuję pochodzić sobie w domu z tym paskiem 2 minuty, 3 minuty. Jeżeli już poczujecie się bardziej komfortowo, można pozostać nawet 5 minut. Po to, żeby sobie ulżyć po takiej długiej pozycji, po takim długim siedzeniu przed komputerem. Dzięki wielkie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!